Powodów do radości poznańskie futsalistki miały wiele. Dokładnie aż 14, bo tyle razy pokonały bramkarkę rywali. Jak się okazuje, poznanianki mogły ten wynik jeszcze bardziej wyśrubować. Wydaje mi się troszeczkę braki kadrowe. ABF Warszawa nam zabrakło najlepszej zawodniczki Ani Kowalczyk. Natomiast te, które były no, gdzieś tam dzielnie się broniły w pierwszej połowie, dopóki miały siły, to gdzieś tam ten wynik był taki na styku. Natomiast no, druga połowa już całkowicie pod naszą dominację. Myślę, że to 14-0 to był chyba najniższy wynik, jaki mogliśmy w tym meczu zdobyć. Cieszyć może również zagranie na zero z tyłu. Brawa za czyste konto należą się defensorkom, bo pomimo wysokiej przewagi rywalki z AZS-u AWF-u Warszawa stwarzały sobie sytuacje. W pierwszej połowie szczególnie AWF miał tam dwie czy trzy sytuacje takie no może nie stuprocentowe, ale takie, po których mógł zdobyć bramkę. W drugiej połowie świetnie weszła w mecz Ania Laskowska na bramce, teraz zastąpiła Dominikę Dywiską, też nas tam 2-3 razy uratowało straty bramki, także wydaje mi się, że AWF miał również swoje szanse. W minionym tygodniu drużyna AZS-u OM-u Poznań poznała grupowe rywalki w turnieju Ligi Mistrzyń. Ta rywalizacja odbędzie się między 18 a 22 grudnia we Włoszech. Mamy chyba najtrudniejszą z możliwych grup, bo spotkamy się z mistrzem Hiszpanii. Jest to wielokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów, aktualny zwycięzca Ligi Mistrzów oraz zespołem Benfica Lizbona. No, wydaje mi się, że to zespół znany każdemu kibicowi, nie tylko futsalu, ale też piłki w Europie czy na świecie. To jest na pewno bardzo fajne przeżycie dla nas, bardzo fajna lekcja, nauka. Jedziemy tam, żeby zdobyć doświadczenie. Może się dostać jakąś niespodziankę, natomiast wiemy, że będzie to ogromnie trudne. W najbliższy weekend Ekstraliga Futsalu Kobiet pauzuje. To jednak nie oznacza przerwy dla poznańskiej drużyny, która powalczy o Mistrzostwo Polski w kategorii młodzieżowej. Są finały Mistrzostw Polski w kategorii do lat 19, na które również młodzieżowy zespół gra. Ja jadę jako trener kadry obserwować te mistrzostwa. Natomiast naszym zespołem będzie Alicja Zając i gdzieś tam na pewno będziemy walczyli o tytuł Mistrza Polski. Turniej odbędzie się w Tczewie. Trzymamy kciuki za kolejny medal dla poznańskiego futsalu.